wiosna idzie do nas małymi krokami, ale idzie. Dzisiejszej nocy jeszcze spodziewamy się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, śniegu głównie na wschodzie. Natomiast jutro już tylko deszczu i w najbliższych dniach tylko deszczu. Temperatura będzie dodatnia aż do końca tygodnia. Potem troszeczkę się ochłodzi i będzie znowu się pojawiał deszcz ze śniegiem, trochę śniegu. Także wiosna jest na dobrej drodze. Temperaturowo w Warszawie będzie w najbliższych dniach tak, że temperatura maksymalnie będzie wzrastała w ciągu dnia do 5-8 stopni, a w ciągu nocy będzie nieco powyżej zera, czyli koło 1-3 stopni, a pod koniec tygodnia, tej nocy z niedzieli na poniedziałek, spadnie poniżej zera i wtedy znowu może być ślisko i trudne warunki na drodze. A reszta kraju podobnie, na zachodzie cały czas dodatnio. Właśnie ten koniec tygodnia będzie takim znowu momentem lekkiej zmiany pogody, kiedy się troszeczkę ochłodzi i te nocne temperatury będą ujemne. To, co nas czeka nieprzyjemnego w tym tygodniu, to silny wiatr. Już począwszy od dzisiaj, w niektórych miejscach jest odczuwalny, zwłaszcza nad morzem, a w centralnej Polsce i w innych regionach czwartek, piątek to będą dni najbardziej wietrzne, potem w sobotę też trochę, potem zacznie się uspokajać.